Panowie oficerowie? Panie inspektorze, dowódca uroczystości, pan inspektor Tomasz Montak, melduje gotowość do uroczystej zbiórki z okazji obchodów Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji Tycha. Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Prowadzi. Masz nóż? Za mną. Masz. Szanowni Państwo, teraz nastąpi odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Hymn państwowy. Najistotniejszych problemów, a także podnosić swoją skuteczność i społeczną ocenę. Po
wszystkim ustającą rewitalizację obchodziłby się dziwy i strzemy. Z pewnością efekty naszej służby nie pozostawałyby na obecnym poziomie, gdyby nie doskonale układająca się współpraca z wieloma podmiotami wspierającymi, za którą mam niesamowitą okazję podziękować. Stąd też są wśród nas przedstawiciele służb mundurowych i wymiaru sprawiedliwości, a także organizacji cywilnych, wśród których powitać pragnę komendantów Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Wojskowej Komendy Uzupełnienia w Stygach, a także szefów Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej oraz prezesów spółek miejskich zaspokajających podstawowe potrzeby mieszkańców. Za sukcesem każdej organizacji stoi mądrość i profesjonalizm ludzi, którzy pracują na jej rzecz i są mi absolutnie najważniejsi. Policji, drodzy goście, chciałem bardzo serdecznie pogratulować z okazji dzisiejszego święta wszystkim podziękować. Podziękować wszystkim policjantom, nie tylko tym 10 wyróżnionym, ale dosłownie wszystkim. W imieniu całego samorządu miasta Tychy, a więc wszystkich mieszkańców, ja staram się brać co roku udział w naradzie rocznej, którą macie podsumowującą cały rok, zazwyczaj w obecności, właściwie zawsze w obecności komendanta wojewódzkiego policji, gdzie są prezentowane wyniki dotyczące waszej pracy. Te wyniki, jak sięgam pamięcią, zawsze były bardzo dobre. A na tych spotkaniach, ponieważ też miałem okazję zabierać głos, zawsze mówiłem, że dla mnie oczywiście trzeba jakoś rozliczać jednostkę, więc prowadzi się te badania statystyczne. Natomiast dla mnie, jako dla praktyka, najbardziej cenne jest to poczucie, którego nie da się zmierzyć, poczucie bezpieczeństwa wśród naszych mieszkańców. Jakie mierzę, niech to zostanie moją słodką tajemnicą. To są rozmowy z mieszkańcami, to są odczucia moje, moich znajomych, przyjaciół, ludzi, z którymi się spotykam. I one, proszę mi wierzyć, zawsze były na bardzo wysokim poziomie. To, o czym powiedział dzisiaj pan komendant Trzciński o tych badaniach Europolisu, to jest tylko potwierdzenie tego, o czym co roku na tych spotkaniach ja mówię. To jest tak naprawdę wasza zasługa. Pan komendant powiedział też, że największym kapitałem są ludzie. Tak, to jest prawda. Jesteście naprawdę wspaniałym teamem, wspaniałą ekipą, która dba o nasze bezpieczeństwo. Ale macie też świadomość, i my też mamy tę świadomość, bo tu interes jest zbieżny. I policji, to jest wasz zawód, wystrzeżecie porządku bezpieczeństwa publicznego, a my jako ci, którzy odpowiadają za komfort życia naszych mieszkańców, bezpieczeństwo, nasi mieszkańcy cenią sobie najbardziej, więc interes jest wspólny. I wszyscy wiemy dobrze, że nawet najlepsi ludzie, najlepsi policjanci, źle wyposażeni, pracujący w fatalnych warunkach, nie są w stanie efektywnie pracować. Stąd co roku staramy się z komendantami poszczególnymi, teraz z panem komendantem Trzcińskim od 5 miesięcy, uzgadniać to, co jest najbardziej potrzebne, co jest najbardziej pilne dla was, abyście mogli właśnie efektywnie i w komfortowych warunkach pracować. Ta pomoc jest oczywiście bardzo różna, ale na szczęście miasto Tychy jest miastem, mogę powiedzieć śmiało, jednym z najbardziej zamożnych w Polsce i stać nas na wiele rzeczy, tym bardziej stać nas na to, aby dbać o bezpieczeństwo. Stąd publicznie w dniu dzisiejszego święta składam wam taką deklarację, że wszystkie potrzeby związane z waszą pracą będziemy starać się w miarę możliwości zaspokajać. To odnosi się również do szkoły policji. Chciałem na ręce pana komendanta bardzo serdecznie podziękować za te patrole ze szkoły policji. Tą współpracę bardzo sobie cenimy. Będziemy w dalszym ciągu, myślę, w tym zakresie współpracować. To wszystko stwarza dodatkowe patrole na mieście czy na Papracanach. Powodują właśnie to, że nasi mieszkańcy czują się bardzo bezpiecznie. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem wam w imieniu wszystkich mieszkańców za tą służbę podziękować, pogratulować wszystkim odznaczonym, awansowanym, wyróżnionym. Bardzo w imieniu wszystkich mieszkańców miasta Tychy serdecznie państwu dziękuję. Panowie komendanci, panie przewodniczący, szanowni państwo samorządowcy na czele z panem prezydentem, przedstawiciele służb mundurowych, sądu, prokuratury, wszyscy zaproszeni goście, przede wszystkim koleżanki, koledzy policjanci, pracownicy policji. Bycie policjantem, szanowni państwo, to taki szczególny, charakterystyczny stosunek zobowiązaniowy. Nazywano je stosunkiem służbowym.
I w ramach tego stosunku służbowego policjanci pełnią funkcję opiekuńczą społeczną. Ale również bycie policjantem to taki zawód, który ma kilka atrybutów wyróżniających nas spośród innych zawodów. Wspomnę tutaj chociażby o poświęceniu, ryzyku, nieograniczonej dyspozycyjności czy umiejętności pracy w zespole, bycia przełożonym czy powołanym. Można zapytać, jak daleko ma sięgać to poświęcenie w naszej służbie. Tutaj znajdujemy bardzo szybko odpowiedź, ponieważ każdy z nas, wstępując do służby, musi odłożyć ślubowanie. I w trakcie wypowiadania tej roty ślubowania każdy z nas zobowiązał się do tego, że będzie realizował te zadania służbowe nawet z narażeniem swojego życia. I tak też się, drodzy Państwo, niestety stało, że ponad 100 naszych koleżanek i kolegów odeszło na wieczną służbę. Z drugiej strony pora sobie też powiedzieć, jak daleko i jak wielkie jest nasze ryzyko w naszym zawodzie. Szanowni Państwo, komendant Wojewódzki Policji w Katowicach rozkazem personalnym numer 5036/17 z dnia 17 lipca 2017 roku postanowił, że właśnie w dniu dzisiejszym na tej uroczystości pan młodszy inspektor Andrzej Kściński nie będzie pełnił obowiązków komendanta, a mianowicie z dniem dzisiejszym zostaje powołany na stanowisko komendanta miejskiego Policji w Tychach, czego serdecznie mu gratuluję. Życzę samych dobrych wyników, samych dobrych decyzji i bardzo dobrej współpracy z lokalnym samorządem, z wszystkimi instytucjami. Wszystkiego najlepszego i trzymamy za pana komendanta kciuki. Dowódca uroczystości pod inspektor Tomasz Mantrak melduje zakończenie uroczystej zbiórki z okazji pochodu święta.